martwych. Sejm uczcił minutą ciszy pamięć profesora Witolda Kierzuna, wybitny ekonomista, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, zmarł w minioną niedzielę, miał 99 lat. Z wnioskiem o minutę ciszy wystąpił poseł Jacek Protasiewicz z Koalicji Polskiej, który wcześniej wygłosił przemówienie upamiętniające profesora Witolda Kierzuna. Bohaterskiego powstańca warszawskiego, odznaczonego za swoje czyny w trakcie tej nierównej walki orderem Virtuti Militari przez generała Okulickiego, skazanego na łagry sowieckie, wybitnego profesora ekonomii, prawnika, człowieka niezwykłego. Minuta ciszy. Bardzo proszę. Profesor Witold Kierzun urodził się 6 lutego 1922 roku w Wilnie. W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem Wypad. Służył w oddziale do zadań specjalnych Harnaś w batalionie Gustaw. Uczestniczył między innymi w akcji zdobycia Poczty Głównej. Samodzielnie wziął do niewoli kilkunastu żołnierzy niemieckich, pozyskując przy tym broń i amunicję dla powstańców. W 1964 roku profesor Kierzun zdobył stopień doktora nauk ekonomicznych. 5 lat później obronił pracę habilitacyjną w tym obszarze naukowym. W 1975 roku uzyskał tytuł profesora. W 1980 profesor Kierzun został kierownikiem jednego z największych programów Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących modernizacji krajów Afryki Centralnej. W 1981 roku, nawiązując do wydarzeń w kraju, wizytował 14 uniwersytetów w USA i Kanadzie. Pozostaje autorem kilkudziesięciu książek i skryptów naukowych, a także szeregu utworów muzyki fortepianowej. Był również honorowym członkiem Polskiej Akademii Nauk.